w ramach projektu WSB NLU Sądecka Agora. Bardzo szczególnie gorąco witam naszych gości, panią profesor Joannę Senyszyn i pana, tak, i pana profesora Ryszarda Legutko. Bardzo dziękuję za to, że państwo przyjęliście zaproszenie i jesteście dzisiaj obecni na naszym spotkaniu. Niestety, drodzy państwo, nie będą dzisiaj obecni pani Róża Thun oraz dostałem 2 godziny temu telefon, że również nie będzie obecny dzisiaj pan Czesław Siekierski. Także bardzo mi jest przykro, że niestety nie możemy gościć w naszych skromnych progach państwa, ale na pewno dzisiejsza debata będzie ciekawym wydarzeniem, będzie debatą, która na pewno wniesie pewne wartości do naszego środowiska. Będę zadawał pytania. Tych pytań mam kilka. Po każdym pytaniu, tak jak już ustaliłem z panią profesor i panem profesorem, będą pytania udzielane naprzemiennie, przez określony czas. Ja ten czas będę pilnował, bo chodzi o to, żebyśmy tę dyscyplinę tutaj debaty pilnowali i potrafili dyskutować właśnie w ramach czasowych. Co ważne, jeżeli chodzi o dzisiejszą debatę, po tej serii pytań, tak jak drodzy państwo powiedziałem, przejdziemy do tej części dyskusyjnej. Będę zapraszał rzeczywiście o zadawanie pytań do naszych gości. Pewne zasady, tak jak mówię, muszą obowiązywać, abyśmy tutaj merytorycznie przede wszystkim dzisiaj dyskutowali. By móc zostać dopuszczonym do głosu, drodzy państwo, trzeba uzyskać zgodę prowadzącego, czyli mojej skromnej osoby. Jeżeli udzielę tego głosu, tutaj pan Bartosz, aktywny student, będzie dysponował mikrofonem, pomoże mi trochę w prowadzeniu tej debaty. Także da mikrofon osobie, która będzie chciała zadać pytanie. Prośba wielka, aby osoba przedstawiła się i oczywiście skierowała pytanie do konkretnej osoby. Bardzo proszę, chodzi o to, żebyśmy też, tak jak powiedziałem, trzymali te ramy czasowe, aby to było rzeczywiście pytanie. Nie teza i jej dowodzenie, tylko, drodzy państwo, pytanie. Także ja też będę pilnował tego, aby to pytanie było konkretnie zadane i skierowane oczywiście do konkretnej osoby. Drodzy państwo, w związku z tym, że jest to debata typu oksfordzkiego, nie jest to może typowa oksfordzka debata, ale uwarunkowania są podobne jak właśnie w tych debatach, to co jest najważniejsze? Zabronione jest zabieranie głosu bez zgody prowadzącego, obrażanie, wyśmiewanie, krzyki i pyskówki. Drodzy państwo, ja wiem i to mi się podoba, bo kolejne spotkanie Sądeckiej Agory pokazuje, jak zdyscyplinowane jest sądeckie społeczeństwo. Jak świetnie nam się tutaj rozmawia, jak świetnie się wyjaśnia bardzo trudne, często nie do przyjęcia dla innych reguły, idee, poglądy. Ale właśnie tym warunkiem, drodzy państwo, zresztą sami wiecie, o tym już stali bywalcy, że głównym motywem spotkań Sądeckiej Agory jest właśnie poznawanie poglądów i uczenie się debaty. Uczenie się debaty, której nam bardzo brakuje w naszym życiu społeczno-politycznym. I dlatego, drodzy państwo, jeżeli dojdzie, no mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie, bo tak jak mówię, to już jest kolejne spotkanie, jeżeli by doszło do złamania zasad debaty, no to złamanie może spowodować zakończenie tej debaty, czyli ja podejmę decyzję o ewentualnym zakończeniu i zamknięciu naszego spotkania. W jaki sposób państwo mogą zachęcić do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Proszę bardzo. Przepraszam, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć zadowalająco na to pytanie, no w jaki sposób? Przez zachęcanie. Nic innego nie robimy, tylko ja w każdym razie nie robię, tylko zachęcam, stosując rozmaite argumenty. No, jeden to jest ten argument z gatunku tych, który pan był uprzejmy użyć, to znaczy powiedział argument z obowiązku obywatelskiego, przy czym ten argument z obowiązku obywatelskiego, on się, przykro to powiedzieć, proszę mnie nie cytować, nie sprawdza. No, bo jest wyraźna niechęć do pójścia tam z różnych powodów. Między innymi ta niechęć wynika stąd, jak sądzę, że to jest dość nieczytelne. Znaczy, kogo my wybieramy tak naprawdę w tych wyborach? Znaczy, jaka rola jest europarlamentarzysty?
I to jest sprawa strukturalna, to nie jest wina tych czy innych europarlamentarzystów, to jest, tylko to jest problem strukturalny. Wyborców potencjalnie moich zachęcam w sposób no, taki mniej więcej, że partia Prawo i Sprawiedliwość, którą reprezentuję, to jest partia, która ma szansę wygrać te wybory i to jest początek ważnych serii wyborów, które będą samorządowe, parlamentarne i mówię im wprost, że Polska jest w złym stanie, Polskę trzeba zmienić, my jesteśmy partią zmiany i te wybory trzeba po prostu wygrać, a żeby je wygrać, to trzeba pójść do wyborów. Jeżeli chcecie zmiany w Polsce, idźcie do wyborów. Od wielu lat stale powtarzam, że Parlament Europejski jest niezwykle ważną instytucją. W Parlamencie Europejskim uchwalamy ponad 60% prawa, które obowiązuje w krajach członkowskich, a więc także w Polsce. Skoro jest dwa razy większa frekwencja w wyborach do Sejmu, gdzie tylko tworzy się 35% prawa, no to warto chodzić na wybory i wybierać swoich przedstawicieli do instytucji, do organu, który tworzy 2/3 obowiązującego prawa. Każdego dnia Parlament Europejski podejmuje decyzje, które wpływają na życie 512 milionów obywateli Unii Europejskiej, 38 milionów Polaków i na życie każdego z nas. Bardzo często nie uświadamiamy sobie, że takie proste rzeczy, jak na przykład to, że mamy w tej chwili na każdy produkt 2-letnią gwarancję, to właśnie zawdzięczamy Parlamentowi Europejskiemu. Pamiętamy, że jeszcze nie tak dawno rok był gwarancji i na ogół wszystkie rzeczy się psuły, kiedy mijał rok i 3 dni. No to teraz mamy już 2 lata. Właśnie Parlament dlatego zadbał o konsumentów, żeby producenci produkowali rzeczy trwalsze, a nie tylko na ten roczny okres gwarancji. To, że płacimy znacznie niższy roaming, to jest zasługa Parlamentu Europejskiego, a od 2015 roku nie będzie już go w ogóle. Będziemy w całej Unii rozmawiać w takiej cenie, jak w Polsce, no czy jak Francuzi rozmawiają u siebie, w każdym razie po cenach krajowych. To, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna może wziąć 3-miesięczny urlop rodzicielski, to też zasługa Parlamentu Europejskiego. Przedsiębiorcy, właściciele małych i średnich firm będą mogli skorzystać w tej najbliższej perspektywie finansowej 2014-2020 z ogromnych środków, 20%, o 20% większych niż w poprzedniej perspektywie budżetowej, to jest 16,6 miliarda euro. Tyle polscy przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać. A więc warto do Parlamentu Europejskiego wybrać ludzi, którzy mają podobne do naszych poglądy, którzy mają podobne jak my cele, podobną wizję Unii Europejskiej. No akurat my w grupie postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów uważamy, że Unia powinna być coraz silniejszym, bardziej jednolitym organizmem. Już w tej chwili Unia jest w pewnej mierze federacją, ponieważ prawo unijne jest ważniejsze od prawa krajowego. Natomiast jeszcze w bardzo wielu dziedzinach decydują parlamenty krajowe i na przykład właśnie w dziedzinach, w kwestiach, wielu w kwestiach społecznych, w kwestiach kultury, w kwestiach związanych z pewnymi problemami etycznymi Unia Europejska nie ma kompetencji. No, Unia Europejska nie ma też kompetencji, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia i wiele innych dziedzin. Uważamy, że byłoby bardzo dobrze, gdyby to właśnie harmonizować na poziomie całej Unii. Socjaliści chcą, aby w przyszłości była wspólna polityka płac,
aby płaca minimalna była jednakowa we wszystkich krajach członkowskich, żeby była wspólna polityka emerytalna, wspólna polityka ochrony zdrowia. Już w tej chwili 79% Polaków jest zachwyconych tym, że jesteśmy w Unii. To jest najwyższy wskaźnik wśród wszystkich krajów członkowskich. A więc skoro Polacy są tak zadowoleni z członkostwa w Unii, to trzeba jeszcze tę radość podbudowywać. No i właśnie Polacy mają o wiele większe, dwukrotnie większe zaufanie do instytucji unijnych niż do polskiego rządu. I to także jest, znaczy to także wskazuje, że gdyby Unia miała więcej do powiedzenia w wielu dziedzinach, to Polacy tylko by na tym zyskali. Drodzy Państwo, przejdziemy do następnego pytania. Tak jak powiedzieliśmy, naprzemiennie będziemy odpowiadać na pytania. Krótkie, ale bardzo obciążone wartością pytanie, drodzy Państwo. Czym są wartości europejskie według Państwa? No, dla Unii Europejskiej podstawową wartością są, tak jak już mówiłam we wstępie, prawa człowieka. Dlatego Unia Europejska walczy z wszelką dyskryminacją. Mamy co roku, uchwalamy rezolucję o równości kobiet i mężczyzn i jedynie w tym roku nie udało się tej rezolucji uchwalić. Zabrakło dosłownie kilku głosów, ale zarówno w 2010 roku, 2011, 2012 i 2013 tę rezolucję o równości kobiet i mężczyzn uchwalaliśmy. Kolejna rezolucja, jaką udało nam się uchwalić w obecnej kadencji, to rezolucja o zwalczaniu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Ta rezolucja została uchwalona, podobnie jak rezolucja Lunaczek dotycząca równego traktowania osób homoseksualnych. Natomiast nie udało się nam, i bardzo nad tym ubolewam, uchwalić raportu Edith Estreli dotyczącej właśnie niedyskryminacji kobiet i umożliwienia kobietom korzystania z pełni praw. To są kwestie kluczowe, dlatego właśnie również Unia Europejska zajmuje się łamaniem praw człowieka w krajach poza Unią i bardzo często, kiedy podpisujemy różnego rodzaju umowy gospodarcze, kiedy udzielamy pomocy krajom poza Unią Europejską, a Unia Europejska jest właściwie największą instytucją na świecie, która udziela takiej pomocy, to tam zawsze znajdują się zapisy dotyczące równego traktowania, niedyskryminacji bez względu na to, z jakiej przyczyny. Także są to kwestie kluczowe. No niestety ubolewam nad tym, że europosłowie Platformy Obywatelskiej, europosłowie PiS-u, a także PSL-u i tych wszystkich partii mniejszych, które z PiS-u się wydzieliły, nigdy nie popierają ani rezolucji przeciwko przemocy wobec kobiet, ani rezolucji o równości kobiet i mężczyzn, ani właśnie rezolucji takich o niedyskryminacji. Jest to przykre, ponieważ w wyniku takiej postawy, no większości naszych europosłów, ponieważ socjalistów mamy tylko 7 w Parlamencie Europejskim, a 51 europosłów razem. Nasza delegacja ma w Parlamencie Europejskim, nasza polska narodowa delegacja ma opinię najbardziej homofobicznej i antykobiecej delegacji narodowej spośród wszystkich 28 krajów Unii. Ja może tak trochę historycznie, proszę Państwa, więc kiedy powstawała Unia, ona się nie nazywała Unią jeszcze, ale ten proces integracyjny, kiedy się zaczął po wojnie, to ten ruch na rzecz integracji został zainspirowany przez europejskich chrześcijańskich demokratów. To byli ludzie wywodzący się
z tradycji tej najszlachetniejszej tradycji europejskiej. Dla nich wartości europejskie to oznaczała przede wszystkim tradycja chrześcijańska, a także tradycja klasyczna. To byli ludzie dobrze wykształceni, to byli ludzie o szerokich horyzontach, niezwykle wrażliwi na bogactwo i wartość europejskiej kultury. W którymś momencie to się zaczęło zmieniać, mniej więcej od 1968 roku nastąpił bardzo duży ruch w lewo i Europa nazywana wówczas zachodnią, się bardzo zlewicowała. W tej chwili Unia Europejska jest w dużym stopniu opanowana czy rządzona przez to pokolenie 68, i których to, co inspirowało Schumana, Gasperiego, czy Adenauera, to jest w ogóle rzecz absolutnie nieznana bądź kompletnie obojętna. I w związku z tym to słowo wartości europejskie, które się pojawia, ono pojawia się często, znaczy zupełnie co innego. Tak naprawdę słowo wartości europejskie obecnie w tym języku unijnym oznacza równość. I to jest, ta Unia jest coraz bardziej, staje się coraz bardziej organizacją, powiedziałbym, skrajnie równościową. Także to, co pani profesor była uprzejma przed chwilą powiedzieć, to rzeczywiście oddaje to, co dzisiaj uchodzi za wartości europejskie, czyli właśnie aborcja, małżeństwo dla homoseksualistów, prawda, i tym podobne rzeczy. To jest jakby w kółko, prawda, mieszane na różne sposoby przy pomocy różnych rezolucji, aktów prawnych. Ja mógłbym o tym bardzo długo mówić, ale szkoda czasu. Ja widzę ten kierunek szalenie niebezpiecznego. Po pierwsze dlatego, że równość to jest taka kategoria, jak już dawno rozstała się ze zdrowym rozsądkiem. Równość, jak ktoś napisał, to jest ten żarłoczny potwór, który nigdy jest nienasycony. Żeby nie wiadomo, ile zjadł, to zawsze jest głodny. No a po drugie, pamiętajmy o tym, co mówi jedna z postaci Dostojewskiego, prawda? Zaczynamy od absolutnej równości i kończymy na absolutnym despotyzmie. Także to słowo wartości europejskie, które obecnie funkcjonuje w Unii, to jest raczej słowo zaklęcie, niż ma szlachetną treść moralną i dlatego trzeba bardzo skrupulatnie patrzeć na to, co to słowo uzasadnia, bo bardzo często uzasadnia rzeczy złe i niebezpieczne. Czy Parlament Europejski stanowi wzorzec forum wymiany myśli i światopoglądów na zasadzie równości, a także miernik jakości debaty? Nie ukrywam, że to pytanie, drodzy Państwo, jak najbardziej jest związane z ideą sądeckiej agory, o której cały czas od samego początku jej funkcjonowania zakładamy. Chciałbym powiedzieć, że właśnie żaden parlament nie jest szczególnie dobrym forum wymiany myśli. Parlament jest instytucją polityczną. Natomiast problem z Parlamentem Europejskim jest taki, że to jest parlament, który właściwie nie ma opozycji. W parlamentach krajowych jest to, że przy każdych wyborach może się zmienić. Czyli może wygrać opozycja, albo jeśli nie teraz, to w kolejnych wyborach, albo jeszcze, ale zawsze jest ten mechanizm wahadła. I to działa poniekąd ozdrowieńczo, bo każdy, kto ma władzę, zawsze w tyle głowy, ale następny wybór mogę przegrać. Natomiast Parlament Europejski jest od dłuższego czasu rządzony przez, to się nazywa kolokwialnie kartel, czyli te największe grupy parlamentarne. Oni zawsze mają większość, niezależnie od tego, jaki będzie wynik wyborów, to oni zawsze mają większość. Oni się układają co do tego, prawda, kto będzie przewodniczącym parlamentu najpierw, a potem. Wszystko już właściwie wiadomo, jak to wygląda. I dlatego opozycja, czy głosy opozycyjne traktowane są jako coś niepoważnego, zwykle
wyśmiewa. I takie słowo, które pada zawsze jako inwektywa, to jest eurosceptyk. No, jak ktoś tam nie zgadza, a to jest eurosceptyk. Tak jak za komuny było, nie wiem, rewizjonista, prawda, albo idealista. Więc i to jest bardzo niezdrowa atmosfera, i którą należy zmienić. I w związku z tym ta jakość debaty, nawet jak na warunki, które są zwykle w parlamentach europejskich, jest dość niska i obserwujemy ten fenomen, który obserwowaliśmy w parlamentach poprzedniego ustroju, mianowicie nowomowa. Pojawia się taka unijna nowomowa. Ta nowomowa unijna, czyli Eurospeak, to już jest fenomen, który jest opisany, są książki na ten temat, seminaria, ale ona jest. I to czasami bardzo trudno zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Kończący swoją służbę José Manuel Barroso był mistrzem w tej nowomowie. To jego coroczne wystąpienia o stanie Unii zawsze były interesujące z tego punktu widzenia, jak on świetnie manipuluje słowami, to znaczy jak mówi wiele, jak trudno znaleźć ten konkret, o który mu chodzi. A poza tym Parlament Europejski ma to, co jest zwykle w parlamentach, to znaczy gwizdy, wytupywania, obraźliwe okrzyki, prawda, rechot jak trzeba i tak dalej, i tak dalej. To, co jest właściwie w parlamentach przez cały czas. Może nie ma tego poziomu chamstwa, który mamy w parlamencie polskim, ale no, jak w każdej demokracji bywa to czasami dość nieprzyjemne. W pewien sposób się zgadzam z profesorem, że nie ma takiej typowej debaty podczas sesji plenarnej. Zresztą w polskim Sejmie też właściwie ta debata na sesji plenarnej praktycznie nie występuje. Dlatego, że sesja plenarna ma ściśle określony przebieg i ściśle określone ramy. Tam najczęściej wystąpienie trwa minutę, czasami półtorej minuty. No właśnie dwuminutowe wystąpienie to już jest jedno z najdłuższych. Debaty naprawdę toczą się w ramach frakcji politycznych. Wtedy, kiedy ustala się stanowisko frakcji politycznej w jakiejś sprawie, no to tam istotnie wszyscy chcą zabrać głos, którzy są zainteresowani jakimś problemem. Jest ta wymiana poglądów, no i ostatecznie w głosowaniu przegłosowuje się określone stanowisko. No ale później, kiedy już się je przegłosuje, no to w zasadzie wszyscy są zobowiązani takie stanowisko prezentować na sesji plenarnej. Te wystąpienia, tak jak mówię, są krótkie. Rzeczywiście jest to swoista nowomowa. Jest to swoisty taki parlamentarny żargon. No może i tak jest, tylko że niech państwo spróbują wypowiedzieć się w bardzo ważnej sprawie w ciągu minuty. To jest ściśle 126 słów. No a trzeba jeszcze powiedzieć dziękuję panie przewodniczący i dziękuję za uwagę na koniec, prawda? Czyli zostaje tych słów tam 118 czy 119. Trzeba długo sobie dosyć przygotowywać takie wystąpienie. Najczęściej europosłowie je czytają po prostu dlatego, że szybciej jest przeczytać niż powiedzieć. No i jest to pewien problem, ale spójrzcie państwo na naszą dzisiejszą, właściwie niby debatę. No ale czy my tak naprawdę debatujemy? My odpowiadamy na pewne pytania, przedstawiamy swoją wizję, no ale później, kiedy już no ta druga osoba, która wypowiada się w kolejności, no to jeszcze się może odnieść do tego, co powiedziała pierwsza. No a ta pierwsza już się do niczego nie odnosi, dlatego że w momencie, kiedy druga osoba kończy wypowiedź, to kończy się ten temat, prawda? Ja nie mówię, czy to jest źle, czy to dobrze. Ja nawet nie o to mi chodzi, żebym ja to teraz oceniała, tylko że my w ogóle zaprzestaliśmy czegoś takiego jak debata. A z kolei, kiedy w telewizji na przykład występują dwie osoby, a zwłaszcza niektórzy posłowie i niektóre posłanki, których nazwiska
nie wymienię, żeby ich niepotrzebnie jeszcze nie reklamować, nie rozpropagowywać złych zwyczajów, no to właściwie się tam jabłka robi. No jedni się przekrzykują, no i to też nie jest debata. Także nie wiem, chyba my zatraciliśmy taką starożytną umiejętność debatowania, ale może to trzeba by mieć dużo więcej czasu. Może gdyby się miało 5-6 godzin, no to wtedy tak można by sobie przerzucać się argumentami, rozmawiać. Jakoś to inaczej by wyglądało. No ale nawet my tutaj też mamy określony czas, prawda, w którym musimy się zamknąć. Także nie jest łatwo debatować nigdzie. No ja byłam 3 kadencje w polskim Sejmie, teraz jestem 1 kadencję w Parlamencie Europejskim i właściwie no jest, można powiedzieć, to jest skomplikowane, żeby powiedzieć no to, co się chce powiedzieć, to można. No ale później odnieść się jeszcze, no to już nie ma takiej możliwości, dlatego że kiedy się wyczerpało swój czas, no to już po raz drugi na trybunę sejmową wejść nie można. Bardzo ważne pytanie z punktu widzenia sytuacji w Europie, drodzy Państwo. Jak kształtuje się polityka zagraniczna Unii Europejskiej? Czy mamy szansę na jej ujednolicenie i wzmocnienie? Teoretycznie Unia Europejska ma swoją wysoką przedstawiciel, pani Lady Ashton. Lady Ashton jest tym wysokim przedstawicielem, czyli rodzajem ministra spraw zagranicznych. Ale jednak jej uprawnienia są dosyć ograniczone i ona nie może w wielu sprawach podejmować samodzielnie decyzji, musi to konsultować. I teraz, kiedy wybuchł konflikt rosyjsko-ukraiński, mieliśmy okazję właśnie przekonać się o tym, że jest pewien taki niedowład Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o reakcję. Ta reakcja jest znacznie opóźniona. W sprawach polityki zagranicznej poszczególne państwa prezentują swoje poglądy. I tu wyraźnie widzieliśmy, że Niemcy, którzy bardzo sobie cenią dobre kontakty handlowe z Rosją, byli bardzo wstrzemięźliwi, jeżeli chodzi o ocenę konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Polacy z kolei no zdecydowanie wystąpili przed szereg tych 28 państw, zresztą ze skutkami dla nas jak najgorszymi. Może jeszcze ich w tej chwili tak nie odczuwamy, ale będziemy to odczuwać, ponieważ oczywiście my jesteśmy drugą unijną gospodarką aż tak uzależnioną od handlu z Rosją. W tej chwili mamy już embargo na mięso, na mleko. Za chwilę przestaną Rosjanie brać od nas owoce. I tak specjaliści oceniają, że nawet jeżeli Unia Europejska wygra wojnę ekonomiczną z Rosją, to pierwszą ofiarą tej wojny będzie Polska właśnie. A więc tutaj uważam, że byłoby bardzo dobrze, gdyby Unia Europejska, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa, o prowadzenie polityki właśnie takiej zagranicznej, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa, zarówno bezpieczeństwa ekonomicznego, jak i wręcz bezpieczeństwa militarnego, miała jednolitą politykę, no ale to w tym celu musiałaby być bardziej zintegrowanym organizmem, czyli znowu wracamy do tego, o czym mówiłam na początku, że my chcielibyśmy, aby Unia Europejska była no, czymś na wzór Stanów Zjednoczonych, tyle że Europy. I wtedy miałaby swojego prezydenta, miałaby swojego ministra spraw zagranicznych. No i moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że jeżeli jednym głosem mówiłoby 28 państw członkowskich, no to wówczas to miałoby dużo silniejszy, ten głos byłby o wiele silniejszy niż jeżeli każde państwo mówi własnym głosem, a często jeszcze te głosy wcale nie brzmią tak, jak w chórze powinny brzmieć jednakowo, tylko są pewne dysonanse. Oczywiście powstaje pytanie, czy na przykład Unia Europejska powinna mieć własną armię? No muszę powiedzieć, że ja akurat nawet odpowiadałam na taką
ankietę, 60 ileś pytań, mam prawo wiedzieć, aby przybliżyć obywatelom Unię Europejską. Nie mam na ten temat swojego zdania, takiego jakiegoś sprecyzowanego, ale uważam, że ta polityka zagraniczna na pewno powinna być wspólna. Wtedy byłaby szybsza reakcja, skuteczniejsza reakcja. I myślę, że to byłoby z korzyścią dla wszystkich krajów członkowskich. No, na pewno państwa członkowskie Unii powinny zacieśnić współpracę wewnętrzną. To by było z korzyścią, dlatego że no, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie na przykład tym ekonomicznym, czy bezpieczeństwo żywności, no to jak najbardziej Unia Europejska tutaj wydaje akty prawne, które mają na celu zapewnienie wszystkim Europejczykom takie bezpieczeństwo żywności. No, bezpieczeństwo z kolei ekonomiczne, no ja bym bardzo chciała, żeby była właśnie jednakowa płaca minimalna we wszystkich krajach członkowskich. No Polska na pewno by na tym dobrze wyszła. Ja myślę, że nie jest możliwa wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej taka, która byłaby dla wszystkich satysfakcjonująca. Ponieważ polityka zagraniczna, ta, która jest w Unii Europejskiej, ona jest zawsze podyktowana przez tych, którzy mają tam najwięcej do powiedzenia. Więc ten przykład z Ashton jest dobry, prawda? Jak był kryzys ukraiński, to Ashton tam jeździła w tej Ukrainie do Rosji, spotykała się, telefonowała, fotografowała. W końcu, prawda, telefon Angeli Merkel tam już do Janukowycza, czy do Putina, czy kogoś. I jakby rzecz od razu poszła na wyższy poziom, prawda? Jakaś zmiana była. Więc nie jest możliwe, aby była taka polityka zagraniczna Unii Europejskiej, która byłaby satysfakcjonująca dla, znaczy wobec Rosji, która byłaby satysfakcjonująca dla Polski. Ponieważ interesy niemiecko-rosyjskie, francusko-rosyjskie, także włosko-rosyjskie są tutaj ogromnie ważne, ale powiedziałbym nie tylko tradycyjnie, ale wynikający z logiki politycznej, że silny zawsze z silnym pertraktuje. Czyli Rosja jest zbyt silnym podmiotem, żeby być ignorowana i Niemcy, jak chcą rozmawiać, to rozmawiają z Rosją i nami się specjalnie nie będą przejmować. Podobnie Francja, tam są oczywiście jeszcze inne czynniki, prawda, antagonizm między częścią krajów europejskich a Ameryką, stąd jest niechęć w Unii, w części Unii na przykład do NATO, stąd te pragnienia, żeby Unia przejęła funkcje obronne, do czego wiadomo, że nie jest zdolna, bo te siły, które ma, są niewielkie i niesprawne. Także nie, ja uważam, że, znaczy ja w ogóle jestem przeciwny, uważam, że integracja doszła do granic możliwości, czy nawet je przekroczyła. Każda następna będzie wiązała się, każdy następny poziom integracji będzie się wiązał z swoistego rodzaju narzuceniem, prawda, woli, dość bezwzględnym, a w przypadku polityki zagranicznej czy obronnej to jest szczególnie znaczące. Dlatego ci, którzy mówią, że większa, bardziej zintegrowana Unia będzie dla nas bezpieczniejsza w relacjach z Rosją, mówią nieprawdę, dlatego że ta Unia będzie bardziej prorosyjska niż jest do tej pory i bardziej ignorująca nasze interesy. Stąd polska polityka zagraniczna powinna być prowadzona relatywnie jednak niezależnie, bo przez tworzenie rozmaitych koalicji regionalnych, no i przez wzmacnianie własnej siły. Jeżeli żyjemy w kraju, w którym armii prawie że nie ma, czy jest impotentna, no to nie udawajmy, że jesteśmy partnerem w polityce międzynarodowej, a zwłaszcza tu na tej linii, prawda, wschód-zachód, z którym się potężne podmioty liczą. Drodzy Państwo, wśród gości przyszłorocznych obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau może pojawić się Władimir Putin. Pomysł, by na uroczystościach wzięli udział prezydenci Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych oraz Izraela, zgłosili ponad rok temu przedstawiciele Kongresu Żydów Europejskich.
prośba o opinię. Co państwo sądzicie na ten temat, panie profesorze? No myślę, że to jest oczywiście decyzja rządu polskiego, który powinien wybrać to rozwiązanie najlepsze. I najgorsze w polityce zagranicznej, a Polska jest tutaj szczególnym przykładem tego najgorszego, to jest miotanie się od ściany do ściany, prawda? Najpierw Putin, kolega, serdeczny przyjaciel, i Tusk, i Sikorski się ściskali z nim i oficjalne w ogóle były, prawda, wspomniane, że to jest wspaniały przyjaciel. Chociaż nie, przedtem to Sikorski mówił, że Putin jest zły, prawda? Później Putin jest dobry, serdeczny przyjaciel, prawda? Teraz Putin znowu zły. Za parę miesięcy, jak Putin przyjedzie do Polski, to okaże się, że znowu jest dobry. No więc to nie jest polityka zagraniczna. Na miły Bóg. No. Trzeba się na coś zdecydować i trzeba się na coś tego się trzeba trzymać w długiej perspektywie czasowej. To jest funkcja naszej polityki wobec Rosji. Jeżeli my nie mamy polityki wobec Rosji, czy ona jest chaotyczna, to jest właśnie tak, jak jest. Prawda? Czyli Putin jest wykwinany jako zbrodniarz i największy psuj teraz aktualnie, prawda? A jak okaże się, że przyjedzie do Polski, to wtedy zobaczycie państwo, i ja tutaj możecie mnie powiedzieć, to był ten facet, prawda, który to przewidział, będą mówić, że właściwie to jest przywódca tej rangi, że nie, źle by było, gdyby go nie wpuścić do Polski. Więc to nie jest polityka zagraniczna. Uważam, że Polska po 1989 roku przyjęła w ogóle błędną postawę, jeżeli chodzi o Rosję. Nigdy nie zapomnę właśnie na początku, to jeszcze rząd Mazowieckiego. Jedna z pierwszych decyzji to była taka, że wystąpiliśmy do Rosji, żeby już żadnych nie było barterowych transakcji, żeby Rosja nam za wszystko płaciła dolarami i my będziemy również płacić dolarami. Na co Rosja natychmiast odpowiedziała z dzikim zachwytem, że z największą chęcią, to wobec tego wy nam będziecie za gaz i ropę płacić dolarami, a my wam nie będziemy za nic płacić, ponieważ jak mamy płacić dolarami, to będziemy sobie wszystko sprowadzać z zachodu. No i mniej więcej tak na tym wyszliśmy, jak Zabłocki na mydle. I to się ciągle powtarza. Zresztą ja uważam, że również Unia Europejska też przez cała koncepcja partnerstwa wschodniego była w pewien sposób wymierzona przeciwko Rosji. W moim odczuciu zupełnie niepotrzebnie. Rosja jest dużym krajem, z którym no właśnie widać, że poszczególne państwa, na przykład czy Niemcy, czy Francja, zdecydowanie się liczą, bo mają w tym interes. Natomiast Unia traktowała jednak Rosję w pewien sposób no, taki lekceważący. I myślę, że konsekwencje tego ponosimy. Przecież jeżeli Unia, jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest rozszerzenie. Francuzi mieli pomysł, właściwie arabska wiosna to uniemożliwiła, żeby rozszerzać Unię o kraje północnej Afryki. To nie wykluczam, że przecież w przyszłości być może będzie taka koncepcja, żeby rozszerzać Unię również o Rosję, która jest przecież krajem no, leżącym w jakiejś części w Europie. Jeżeli chce się, mówi się o przyjęciu Turcji, mówi się o przyjęciu Ukrainy, no to powiedzmy sobie jasno, Ukraina, przecież jeżeli chodzi o poziom korupcji, jeżeli chodzi o brak demokracji, jeżeli chodzi o łamanie praw człowieka, no to przecież też absolutnie, trzeba to sobie jasno powiedzieć, ani się nie kwalifikuje i nie spełnia wymogów przyjęcia do Unii Europejskiej, ani przez długie lata nie będzie spełniać takich wymogów. A więc wydaje mi się, że takie kokietowanie jednych krajów, które też właśnie charakteryzuje i łamanie praw człowieka, i korupcja, i bardzo wiele różnych innych negatywnych rzeczy. I z kolei takie właśnie traktowanie
mimo wszystko w moim odczuciu nie do końca poważne Rosji, no mści się w jakiś sposób na Unii Europejskiej. Myślę, że Unia Europejska będzie musiała w ogóle zrewidować swoją politykę. No na przykład jeżeli chodzi właśnie o Ukrainę, to ja uważam, że tutaj wyraźnie, no teraz podpisaliśmy tę umowę stowarzyszeniową w części politycznej, no ale to był taki gest przecież, gest solidarności w związku z tym, co się dzieje z zajęciem Krymu, prawda, właśnie z odebraniem no, Krymu. Także, no ale naprawdę może jednak pora powiedzieć, że Ukraina przez najbliższe kilkanaście albo i 10 lat nie będzie spełniała wymogów i nie będzie przyjęta do Unii Europejskiej. I że może taka uczciwość w polityce jednak też jest wskazana. A czy Putin powinien brać udział? No oczywiście nie wiemy, jak potoczy się ten konflikt rosyjsko-ukraiński. No, ja nie jestem wróżką, żeby tutaj móc coś prognozować. Jeżeli nic takiego się nie wydarzy, jeżeli... no to myślę, że jednak wojska radzieckie wyzwoliły obóz. Czy się nam to podoba? No jednym się podoba, jednym się nie podoba, no ale takie są historyczne fakty. Jest takie powiedzenie, że naród, który nie potrafi pogodzić się ze swoją historią, musi ją przeżyć jeszcze raz. No ja bym nie chciała, żebyśmy jeszcze raz przeżywali naszą historię, więc może pora się z nią pogodzić. Drodzy Państwo, ważny problem, zwłaszcza w naszej integracji z Unią Europejską, czyli waluta euro w Polsce. Co właśnie i jak wygląda to w opinii naszych gości? Właściwie pamiętamy, chyba to był rok 2007 czy 2008 i było takie hasło euro na euro. Ponieważ ja jestem wielką entuzjastką euro, bardzo się cieszyłam, że w 2012 roku będziemy już mieć euro. No okazało się, że to tylko były takie obietnice, co zresztą dla rządu Tuska jest typowe, dlatego że większość tego, co on zapowiada, to ja nazwałam go kiedyś takim premierem o krótkiej przydatności do spożycia obietnic, ponieważ mniej więcej wszystko, co obieca, to w ciągu 2 tygodni już zmienia zdanie. Mało co się ostało na dłużej niż na 2 tygodnie. Uważam, że euro dla nas jest niezwykle istotne, ponieważ w tej chwili już widać wyraźnie, że w Unii Europejskiej są no właśnie kraje, dwie grupy krajów, no te, które mają euro i one mają więcej do powiedzenia i te, które euro nie mają i te kraje mają po prostu mniej do powiedzenia. A jest tendencja, której oczywiście się sprzeciwiamy w ramach tej równości, którą Unia powinna propagować w życiu i realizować, no, żeby tak się nie stało, ale tak po prostu jest. Przecież musimy mieć świadomość, niektórzy mówią, że ten krach w Grecji, to gdyby nie euro, to byłoby dużo lepiej. No ja uważam, że wręcz przeciwnie. Krach i tak by był. Natomiast gdyby nie euro, no to po prostu Grecja nie byłaby aż tak ratowana, dlatego że tutaj chodziło o to, żeby ratować również euro. W Grecję wpompowano 350 miliardów euro, no właśnie po to, żeby ratować walutę wspólną. I uważam, że Polska w tej chwili oczywiście nie spełniamy warunków wejścia do strefy euro. W związku z tym musimy jednak moim zdaniem wyraźnie powiedzieć, że chcemy mieć walutę euro. Kiedy się rozmawia z przedsiębiorcami, a przecież u nas większość to są małe, średnie firmy, które w znacznym stopniu handlują w ramach Unii Europejskiej, no to właściwie różnice kursowe często są zabójcze dla małych przedsiębiorstw. Trzeba, kupuje się po jakimś kursie, na za chwilę już ten towar, mam przyjaciółkę, która handluje meblami Lube, no to już ona sprzedaje po innym kursie, no i czasem zyska, ale czasem straci. A więc nie ma tej takiej stabilizacji, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. No tak, gdyby to było w euro, to nie ponosiłoby się również kosztów wymiany, a więc byłoby moim zdaniem dużo lepiej.
takie są głosy, że my zbiedniejemy. No to oczywiście nieprawda. No my przecież jesteśmy, jeżeli chodzi o porównanie z krajami innymi, tymi najbogatszymi Unii, to my po prostu jesteśmy biedni, więc nie to, że zbiedniejemy. No jeżeli u nas stawka za godzinę to jest kilka złotych, a w Unii Europejskiej średnia 8,5 euro, no to to pokazuje skalę, ile my odstajemy od tych bogatszych krajów Unii. A więc takiej obawy ja nie widzę i wręcz uważam, że powinniśmy wyraźnie powiedzieć, że chcemy na przykład, no nie wiem, w 18 roku być w strefie euro i powinniśmy do tego dążyć. Proszę pamiętać, że euro powstało jako koncepcja polityczna, a nie koncepcja ekonomiczna. Powstała jako koncepcja polityczna, która miała być symbolem dokonującej się integracji, a jednocześnie narzędziem pogłębiania tej integracji. Wielu ekonomistów przestrzegało przed tym, mówiono, że jest rzeczą nieracjonalną ekonomicznie, jeżeli w tym samym systemie monetarnym mamy kraje o dramatycznie różnym poziomie gospodarki i możliwościach rozwoju, czyli Niemcy z jednej strony, a powiedzmy Grecja. Grecja nie jedyna. Że to nie jest system zdrowy. Rzeczywiście te kraje, które miały się dobrze, one na euro zyskały. Te kraje, które miały się źle na euro, nie zyskały. Ci, którzy rządzą Unią Europejską, wspomniany już przeze mnie Barroso, swoje wystąpienia, które dotyczyły tych spraw, zawsze zaczynał od takiej formuły, że kryzys, który obecnie, prawda, finansowy, który dotyka od paru lat Unię Europejską, to nie Europa, on mówi, to nie Unia, to Ameryka, prawda, to Lehman Brothers, to od tego się zaczęło, a nie my, prawda, myśmy padli ofiarą Ameryki. Ja się z tym nie zgadzam, ale nieważne. No, ważne jest to, że ten system jest w kryzysie. Więc nie jest dobrym krokiem wchodzenie w system, który jest w kryzysie. To nie jest dobry krok z punktu widzenia ekonomicznego. Jeśli ten system będzie podratowany, a w każdym razie wróci do normy, można to rozważać. A jeżeli będziemy rozważać, to trzeba to rozważać wyłącznie z punktu widzenia korzyści dla nas, dla polskiej gospodarki. W obiegu publicznym znajdują się argumenty, które są fatalne i należy od razu wyrzucić do kosza. Mianowicie takie argumenty wizerunkowe, prawda? Że jeżeli chcemy, no nie wiem, właśnie przedstawić się albo nie wiem, mieć dobrą opinię albo wejść do elitarnego klubu i tym podobne. To nie jest żadne wchodzenie do żadnego elitarnego klubu. To jest tak, albo ten system działa i jest korzystny dla Polski, albo nie działa, jest niekorzystny. I tyle, koniec. A jeśli system euro jest chory, a póki co jest chory, to nie planujmy wejścia, dopóki pacjent nie wróci do zdrowia. Jeśli można, ja powiem tylko jedno zdanie. Nawet nie tutaj, po prostu każdy z nas wypowiedział swoją opinię i tutaj nie ma co polemizować. Natomiast opowiem, jak obywatele sobie wyobrażają euro, obywatele Unii, tych 500, no nie, może nie wszyscy, niecałe pół miliarda obywateli, ale kiedy był ten taki główny, największy kryzys grecki, to do bardzo wielu banków przychodzili obywatele unijni z euro, tymi euro wydrukowanymi w Grecji, z greckimi znakami i prosili, żeby wymienić na to euro niemieckie, bo ono jednak będzie bezpieczniejsze. Ostatnie pytanie w tej części naszego spotkania. Jaka Polska w Unii Europejskiej? Ja już zaznaczyłem kierunek mojej odpowiedzi. To znaczy ja uważam, że w
w tej chwili jest bardzo wyraźna tendencja w Unii do forsowania modelu federalistycznego, czyli to, co pani profesor się podoba, ta Unia, ten Stany Zjednoczone Europy. A co mi się nie podoba, a nie podoba mi się z wielu względów, również z tego względu, czy z punktu widzenia Polski, to znaczy, że taka Unia sfederalizowana to była Unia, w której my nie mamy wiele do powiedzenia i mieć nie będziemy. Proszę pamiętać, że system podejmowania decyzji, system władzy, jaki jest w Unii Europejskiej, to z jednej strony to, co państwo możecie przeczytać w traktatach, co jest skodyfikowane, co mamy procedury, a z drugiej strony jest cały szereg nieformalnych ośrodków władzy albo kanałów, albo podmiotów podejmujących decyzje. No, nigdzie w Unii Europejskiej nie ma na przykład zaznaczonej tej decydującej roli najważniejszych państw. A w każdym razie nie ma w traktatach europejskich wymienionej kanclerz, wymienionego, prawda, bo to niezależnie od tego, kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, który jest szefem najpotężniejszego rządu najbogatszego kraju. Ten oczywiście to może być. Kiedyś to był duopol, jak państwo wiecie, z prezydentem Francji. Później Francja wybrała złego prezydenta i osłabła, w związku z tym. I nie może być tak, że będą zapadały decyzje, które będą nas dotyczyć, a my nie będziemy mogli na te decyzje wpłynąć, bądź w ogóle nie będziemy ich podejmować, ponieważ będzie implicite założone, że jest coś takiego jak europejski demos, którego nie ma. A więc ja jestem zwolennikiem jednak obrony suwerenności Polski w pewnych ściśle wskazanych obszarach. I tylko wtedy Polska może odgrywać pewną rolę. Innymi słowy, Polska musi się stać graczem w Unii Europejskiej, ale realnym graczem, a nie wizerunkowym, tak jak jest teraz. Bo cały szereg decyzji zapada, prawda, na które nie ma kompletnie żadnego wpływu, albo się dostosujemy. Ta polityka zagraniczna to jest dobra. Prawda? Jak mówiono, że Putin jest dobry, to myśmy mówili, rząd mówi, że Putin jest dobry. Putin jest zły, to rząd polski mówi, że jest zły i uzasadnia, że to właśnie dobrze. Bo wtedy, jak wszyscy mówili, że Putin jest dobry, to my byśmy mówili wtedy, że jest niedobry i byłby obciach. Otóż nie. Polska ma być graczem. Znaczy ma być graczem Unii Europejskiej, który ma swoje interesy bardzo jasno zdefiniowane, byśmy przegrali szereg tych interesów. Przegraliśmy węgiel na przykład. Sami na własne życzenie. Przegraliśmy węgiel, a teraz premier jeździ i mówi po Europie, mówi, że trzeba rehabilitować węgiel. Węgiel, a wszyscy tak kiwają, tak, tak, trzeba, trzeba. No. To w takim razie te wszystkie, cała ta legislacja, która przechodziła przez Parlament Europejski w tej materii do kosza teraz niby powinna iść, prawda? Wiadomo, że nie pójdzie. I tak dalej, i tak dalej. Więc żadnych mrzonek i wyobrażania sobie, że jak Bruksela zacznie nami rządzić, to w Polsce będzie lepiej i w związku z tym niech lepiej Bruksela rządzi. Nie, niech lepiej Polska się rządzi, prawda? Jeżeli Polska się będzie rządzić, że będzie dużym graczem w Unii, wtedy Unia będzie dla nas czymś sprzyjającym, tak jak Unia jest czymś sprzyjającym dla interesów niemieckich czy interesów francuskich, czy nawet w tej chwili dla interesów brytyjskich, może Brytyjczycy tak się od tej Unii dystansują. To jest właśnie to. Duży kraj, Unia wtedy jest sprzymierzeńcem. Słaby kraj, Unia jest wtedy panem, prawda, a ten słaby kraj jest
klientem bądź petentem. Ja patrzę na to mniej z punktu widzenia interesów kraju jako takiego, a bardziej z punktu widzenia interesów obywateli. Ja bardzo bym chciała, żeby Polacy zarabiali minimalnie nie 1680 zł, tylko 1680 euro, żeby najniższa emerytura wynosiła nie 1000 zł, tylko 1000 euro, żebyśmy do lekarza specjalisty nie byli zapisywani na rok 1918, tak jak to się właśnie tam zdarzyło chyba we Wrocławiu, czy na 18, czy na 19 do neurologa, tylko żebyśmy mogli korzystać z ochrony zdrowia, tak jak korzystają obywatele Unii Europejskiej, ale innych krajów Unii Europejskiej, a nie Polski. I w tym sensie uważam, że jeżeli będziemy mieć wspólną politykę płacową, wspólną politykę emerytalną, wspólną politykę ochrony zdrowia, to będzie się nam po prostu żyło lepiej. Nie patrzę na to z punktu widzenia jakiegoś takiego interesu wydumanego państwa. Po prostu my jesteśmy Polakami i nimi nie przestaniemy być. Unia to jest jedność w różnorodności, ale właśnie chciałabym, żeby ta jedność dotyczyła bardzo wielu aspektów naszego życia. W Unii Europejskiej jest tak zwana wymiana dobrych praktyk. My ciągle wyważamy drzwi otwarte. My ciągle wymyślamy rozwiązania albo bierzemy je z takich krajów, gdzie one są najgorsze. No właśnie reforma buska, chociażby reforma emerytalna, no przecież reforma zdrowia. To było wiadomo już wtedy, że to są systemy, które się nigdzie nie sprawdziły. Wszędzie od tego odchodzono, u nas to wprowadzono. A więc właśnie korzystajmy z tych unijnych, nazwijmy to, dobrodziejstw, z tego, co jest dobre w Unii. No ale skoro sami nie potrafimy skorzystać, no właśnie jest ta taka zasada pomocniczości. Mówi się, że Unia tylko tak, tą zasadą musi się kierować. No ale ja uważam, że trzeba tę zasadę tak rozszerzająco traktować, że jeżeli jakiś kraj z jakichś powodów sobie sam nie radzi, no może to nawet być z głupoty rządzących, no to wtedy Unia powinna pomóc. Z tym, że musimy mieć świadomość, że Unia Europejska dysponuje budżetem, który wynosi 1% produktu krajowego brutto krajów członkowskich. To jest stosunkowo niedużo. To jest w przeliczeniu na jednego obywatela Unii 244 euro rocznie. No za to się świata oczywiście nie zwojuje. Dlatego ja uważam, że bardzo słuszne są te postulaty, aby zwiększyć dochody Unii, żeby właśnie wprowadzić na przykład podatek od transakcji finansowych. Ale nie tych transakcji, które zawierają obywatele, bo one i tak są drogie dla obywateli, ale od tych spekulacyjnych transakcji, które idą w biliony euro, a służą tylko temu, że banki są coraz bogatsze, a obywatele coraz biedniejsi. Przecież musimy mieć świadomość, że w wyniku kryzysu w banki państwa unijne wpompowały 1,6 biliona euro. 1,6 biliona euro. I to są pieniądze z podatków obywateli, Europejczyków. No gdyby... Dlatego teraz się mówi o Unii Bankowej, o tym, że banki muszą same sobie odkładać pieniądze na ewentualny kryzys i muszą się same ratować, a nie za pieniądze obywateli. I my w grupie socjalistów bardzo za tym właśnie optujemy, żeby wprowadzać takie programy jak gwarancje dla młodych, żeby wszyscy młodzi do 30 roku życia dostawali propozycje pracy, a jeżeli nie ma dla nich pracy, to propozycje przeszkolenia, aby się dostosowali do potrzeb rynku pracy. Bo chociaż bezrobocie w Unii jest duże, 27 milionów bezrobotnych jest w Unii Europejskiej, to jednak równocześnie jest 2 miliony wakujących miejsc pracy, których wcale Europejczycy nie chcą podejmować. Stąd właśnie Europejczycy uważają, że swobodny przepływ osób jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej.
Także ja jestem przekonana, że to jednak ta integracja pójdzie właśnie w takim kierunku korzystnym dla obywateli. Że wszyscy będą mogli korzystać z karty praw podstawowych i nie będzie tak, że jakieś kraje będą sobie mogły, tak jak Polska czy Wielka Brytania, podpisać protokół brytyjski i ograniczyć uprawnienia Polaków, Brytyjczyków do korzystania z pełni praw w Unii Europejskiej. I bardzo bym chciała, no ja to obawiam się, że mogę już tego nie dożyć, ale tutaj na sali widzę wiele młodych ludzi i serdecznie Wam tego życzę, żebyście właśnie dożyli takiej wspaniałej, zintegrowanej Unii, gdzie będziecie dobrze zarabiać, nie będziecie się musieli bać o swoją przyszłość i nie będziecie musieli emigrować po to, żeby właśnie zarobić zamiast 1000 złotych 2000 euro.